informacje, które wynosił z sądu, były po prostu na wagę złota dla obcej służby wywiadowczej. Myślę, że za kilka lat będzie bardzo rozczarowany swoim wyborem i tym, z kim poszedł na współpracę. Wrzucał zresztą zdjęcia na tym swoim profilu na Telegramie z butelką wódki i z znalaną 50, która ma, jak rozumiem, być takim ukoronowaniem tego jego sukcesu i nowym początkiem. Teraz jest ten entuzjazm, jest sławny, za chwilę wystąpi w telewizji o dużych zasięgach, ale to wszystko minie i przyjdzie szara rzeczywistość. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport. Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, reportażysta, autor wielu książek bardzo ciekawych. Ostatnio twoje chyba osiągnięcie to jest Polska na wojnie, to jest o kulisach tego pomagania Ukrainie. Bardzo ciekawa rzecz, którą Państwu polecam. Ale nie o Ukrainie dzisiaj, a o Białorusi, o uciekinierze, zdrajcy, jak niektórzy o nim mówią. Tomasz Szmyt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wczoraj niespodziewanie znalazł się w Mińsku. Tam agencja reżimowa Biełta zorganizowała konferencję prasową, na której mówił, jak to jest prześladowanym człowiekiem w Polsce, musiał uciekać. Zachęcał Zachód do większej współpracy z Łukaszenką, do pogodzenia się z Putinem. No i mówił, że podżegają w Wielkiej Brytanii i Ameryce Polskę do wojny z Rosją i Białorusią. Takie rzeczy padały wczoraj z ust pana Szmyta. No i tak się zastanawiam, Zbyszku, kim jest ten Tomasz Szmyt? Czy on jest takim zagubioną duszą, jaką był prawdopodobnie Emil Czeczko, ten słynny uciekinier z polskiej armii, który się chyba dosyć przypadkowo zaplątał w tą wielką politykę. No czy jednak człowiekiem prowadzonym już od jakiegoś czasu przez służby białoruskie czy rosyjskie, no, który po prostu jako szpieg musiał w pewnym momencie uciec już z Polski. Jak na to patrzysz? No wszystko wskazuje na to, że nie był to przypadkowy wyjazd. On pojechał przez Turcję na Białoruś, wziął urlop, skorzystał z tego, że na majówkę mógł pojechać na wczasy all inclusive, czy też jak mówią niektórzy all excuse me. Ta współpraca najprawdopodobniej umożliwiła mu przemieszczenie się po prostu z tych czasów od razu do Mińska. Też sekwencja tych wydarzeń związanych z aktywnością medialną tego pana świadczy o tym, że to było po prostu przygotowywane. Dzisiaj rano w jednej z rozgłośni radiowych wspomniałeś o tym, że pod jego nazwiskiem od razu był adres jego profilu na Telegramie, czyli na takim głównym komunikatorze w przestrzeni tej posowieckiej, w której przekazuje się informacje istotne. Dzisiaj już jest na tym Telegramie informacja, że będzie gościem Sołowiowa, w sensie tego największego propagandysty putinowskiego, któremu opowie też o tym, jak Polska jest podżegana do wojny przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, czyli taką bardzo atrakcyjną tezę, która jest lansowana od początku wojny przez Rosjan i Białorusinów, konsekwentnie, aby ten obraz wojny budować, aby podtrzymywać ten obraz wojny w narodach białoruskim i rosyjskim. W tej aktywności medialnej widać też, że on zabrał ze sobą dokumenty na wczasy w Turcji. Zabrał swoją nominację sędziowską, zabrał swoją legitymację właśnie po to, żeby te zdjęcia móc publikować na Telegramie. Nominację sędziowską z 2012 roku, tam jest podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że to jest człowiek tylko PiSu. Także te wszystkie elementy, one no, składają się w taką jednak bardziej logiczną układankę i świadczą o tym, że on był po prostu no, prowadzony od pewnego czasu. Co więcej, tak, jeśli się prześledzi jego aktywność jako sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, on był atrakcyjny z punktu widzenia Białorusi. No właśnie, bo no, wczoraj też te informacje wychodziły, że no, zajmował się między innymi przyznawaniem certyfikatów bezpieczeństwa, no więc gdzieś rzeczywiście mógł stać się atrakcyjny, tylko tak się zastanawiam, w jaki sposób on się mógł zaplątać w tą agenturalną swoją działalność, jak do niego dotarli. No, ja pamiętam taki filmik ze Słowacji, to zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie Słowacy złapali szpiegów rosyjskich, którzy próbowali rekrutować na Słowacji. No i tam po prostu w parku się to odbywało, nie jest to jakieś coś, co znamy z filmów szpiegowskich, jakaś super skomplikowana intryga, tylko że przyszli spotkać w parku z potencjalnym szpiegiem, tam sobie to przedyskutowali. No i zastanawiam się, jak to mogło wyglądać twoim zdaniem w przypadku Tomasza Szmyta. Czy takich rzeczy nie robi się? Profesjonalne służby wywiadowcze nie zawerbowują agentów na terenie państw, z których te osoby pochodzą. To jest zbyt ryzykowne. Białorusini, Rosjanie są dyplomaci, czy też przedstawiciele
tych państw są poddani bardzo silnemu reżimowi kontrwywiadowczemu w państwach takich jak Polska, państwach NATO, szczególnie w czasie wojny. Ale tacy ludzie jak Schmidt jeżdżą na wczasy. Jeżdżą na wczasy do Turcji, do Tajlandii, do różnych miejsc, w których można do nich po prostu podejść i porozmawiać. Najczęściej zaoferować jakąś znaczną sumę pieniędzy, uwikłać taką osobę we współpracę. Oczywiście trzeba mieć pewne rozpoznanie. Tym właśnie rozpoznaniem zajmują się Białorusini, czy też Rosjanie tu na miejscu, którzy przyglądają się temu, kto może być rozczarowany sytuacją w Polsce, kto może być rozczarowany swoją sytuacją materialną, kto może być niechętny Polsce. I później się to finalizuje właśnie na terenie państwa trzeciego, najczęściej takiego, którego nie ma bezpośredniego związku z jakimiś tąpnięciami tektonicznymi na linii NATO-Rosja-Białoruś. No i ten wątek turecki, on też sugeruje rzeczywiście, że ta trasa jego wyjazdowa, ucieczki na Białoruś, sugeruje, że no, według takiego właśnie wariantu to zostało zrealizowane. Wspomniałeś o tych certyfikatach. On nie tyle przyznawał certyfikaty, on odpowiadał, orzekał w sprawie jakby zażaleń tych, którym odmówiono udzielenia takiego certyfikatu. To jest bardzo cenna wiedza, bo on jako sędzia miał dostęp do niejawnej dokumentacji, która pojawiała się w tych sprawach, czyli mógł wiedzieć, komu i z jakich powodów odmawia się certyfikatów poświadczenia bezpieczeństwa. I to certyfikatów, jak wynika z informacji podawanych w prasie, certyfikatów polskich do informacji objętych klauzulą tajne, czyli bardzo wysokiej, bo wyższa jest tylko ściśle tajne, i do certyfikatów natowskich, unijnych i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Też do pułapów, w przypadku Europejskiej Agencji Kosmicznej, do pułapu ściśle tajne. Oto one mają inne nazwy, te klauzule. W przypadku NATO i Unii do poziomu tajne. Jeżeli on wiedział, z jakich powodów odmawiano poświadczeń takim osobom, no to są to bardzo atrakcyjne informacje dla służb, które takimi osobami mogą się zainteresować. Czy też to są wyprzedzające informacje na temat tego, co na przykład polski kontrwywiad wie o takich osobach, którym odmawia takiego poświadczenia. Oczywiście to nie jest zawsze tak, że kontrwywiad odmawia poświadczenia bezpieczeństwa, bo podejrzewa kogoś o współpracę z obcymi służbami. Często jest tak, że ktoś po prostu jest uwikłany w jakieś dziwne sytuacje finansowe, które powodują, że nie może mieć dostępu do tajnych dokumentów z racji podatności na werbunek. Ale ta wiedza dla służb rosyjskich czy białoruskich jest bardzo cenna. Stąd uważam, że Schmidt był bardzo atrakcyjnym celem dla, nie tylko z powodów propagandowych, był bardzo atrakcyjnym celem dla Białorusinów i Rosjan. Ja też czytałem wywiad w Rzepie chyba, w Rzeczpospolitej się ukazał, z Łukaszem Piebiakiem, jeden z tych bohaterów afery hejterskiej, jeden z promotorów też Tomasza Schmidta w tym całym aparacie wymiaru sprawiedliwości. No i on mówi, że od początku mu się trochę podejrzany wydawał, bo po pierwsze taką przedziwną fascynację wschodem miał, tam ciągle szuka jakichś możliwości robienia biznesów na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, no rzeczywiście krajach, w których robienie biznesów wymaga jednak kontaktów ze służbami, a przynajmniej ludzi, którzy te służby znają tam na miejscu. No i mówi o tym, że miał problemy finansowe. No więc rzeczywiście to taki trochę taki idealny kandydat na taką no, agenta po prostu. Idealny. No. Służby specjalne dysponują nieograniczoną ilością środków finansowych na to, żeby takich ludzi pozyskać. Często to nie są sumy liczone w tysiącach czy tam milionach dolarów, złotych. To są na początku sumy niewielkie, w zależności od tego, jak dana osoba wykazuje się aktywnością, zwiększane są. Ale to rodzi pewne uzależnienia, rodzi uwikłanie i uzależnienia. Przyjęcie jednej kwoty pieniędzy od przedstawiciela obcego wywiadu w zasadzie uniemożliwia wycofanie się z takiej współpracy bez kosztów dla osoby, która w coś takiego się uwikłała. Ten sędzia, który zbiegł na Białoruś, on też, no, jego uwikłanie w aferę hejterską świadczy o tym, że on był poddany też jakiejś takiej moralnej degeneracji, że to też sprzyja werbunkowi. Ta degeneracja, takie odejście od takiego głównego nurtu postrzegania państwa, prawa, czy też no, swoich obowiązków jako sędziego, czy jako funkcjonariusza państwowego. Zbudowanie takiego portretu
portretu psychologicznego takiej postaci. Akurat Rosjanie i Białorusini nie są najgorsi w budowaniu takich portretów osób pod werbunek. Zdobycie takiej nawet podstawowej wiedzy na temat Szmyta dawało podstawy do tego, żeby sądzić, że werbunek może się powieść. A twoim zdaniem, bo to od razu oczywiście, tak jak wspomniałeś, to się zaczęła awantura, czy jest ten Szmyt, czy jest Platformy, czy jest PiSu, czy jest Mirosława Komorowskiego, czy Zbigniewa Ziobro. Czy twoim zdaniem to jest jakiś dowód na jakąś agenturalność całego tylko środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest jakieś incydentalne, bo akurat pasowało tam gdzieś w tym środowisku wsadzić człowieka, bo akurat mieli władzę, albo jakieś poglądy, które można było też wykorzystać. I czy rzeczywiście to prawica jest Polska bardziej podatna na tego typu rzeczy niż liberałowie czy lewica? No, rozstrzygnijmy to, bo to jest element sporu w Polsce. Czy to jest teza kompletnie nieuzasadniona? Podatny na werbunek jest ten, kto jest na niego podatny. W sensie ktoś, kto właśnie komu brakuje pieniędzy, kto jest zdegenerowany, kto uwikłał się w jakiś skandal obyczajowy na przykład. To te linie takie prowadzące do tego, że ktoś wchodzi w bardzo niekorzystną relację z obcym wywiadem, one nie przebiegają po liniach partyjnych. To nie ma znaczenia. To w kryteria są gdzie indziej. Generalnie służby łowią szeroko. Nie zastanawiają się, czy ktoś jest socjalistą, czy ktoś jest skrajnym prawicowcem. Po prostu starają się postrzegać, kto może przynieść najwięcej korzyści. Gdzie to value for money najbardziej się zgadza dla danej służby. W przypadku Szmyta ciągle mówimy o hipotezach, prawda? Ale mówimy o pewnych jakby też okolicznościach, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście on jest agentem obcych służb. Te korzyści w przypadku Szmyta mogły być dwojakie. Pierwsze to jest propaganda, czyli to, co on właśnie robi teraz wizerunkowo, a druga sprawa to są dane, które po prostu wynosił z sądu, na przykład fotografując akta. Bo jeżeli na przykład on orzekał w sprawie pretensji funkcjonariusza ABW do szefa ABW o niewypłacenie uposażenia, to przecież informacje, na przykład dane osobowe tego funkcjonariusza, jego prawdziwe nazwisko, a nie nazwisko operacyjne, to wszystko jest wartościowe. To wszystko, oprócz tego, co on teraz wygaduje w telewizji białoruskiej, a za chwilę będzie wygadywał u Sołowiowa, informacje, które wynosił z sądu, były po prostu na wagę złota dla obcej służby wywiadowczej. Dlatego tutaj to czy on jest pod stronie liberalno-lewicowej czy prawicowej, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Od razu też rozstrzygniemy jedną rzecz, która mnie też interesuje. Do tej pory tak, ja przynajmniej miałem takie przeświadczenie, że głównie podatni na współpracę z Rosją, z Białorusią, no są ludzie z tej skrajnej prawicy, z tych środowisk powiedzmy narodowo-katolickich, może bardziej takich pogańskich, no, które po prostu gdzieś mają wspólnotę ideową z tą konserwatywną Rosją Putina. I o czym świadczy Tomasz Szmyt? To jednak pokazuje, że ten margines życia politycznego to wcale nie jest najgroźniejsze, tylko jednak trzeba się przyglądać temu, bo Rosjanie, Białorusini mogą wprowadzić agenta także na tych wysokich szczeblach po prostu aparatu państwa. To jest taka lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć z tej sprawy? Tak, no to jest tak, że rzeczywiście Szmyt jest degeneratem. Jakby już był w czasie afery hejterskiej. To jest jasne. Natomiast nie jest człowiekiem z nizin społecznych, czy też ze skrajnych środowisk politycznych, czy to lewicowych, czy prawicowych. On zaczynał swoją karierę jako sędzia w Ciechanowie, później w Płocku, dotarł ostatecznie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tak jak mówiłem, pod jego nominacją podpisał się prezydent Bronisław Komorowski, czyli prawilny z punktu widzenia salonu lewicowo-liberalnego. I no, trudno określić go mianem jakiegoś ekstremum. Tak jak powiedziałem, na pewno jest degeneratem, ale czy jest ekstremistą? Nie. Jest przedstawicielem po prostu w dość wysokiej klasy, grupy społecznej, prestiżowej, takiej, no, która rzeczywiście odgrywa bardzo ważną rolę w państwie. I rzeczywiście to jest lekcja pokory dla to, co się wydarzyło i no, trzeba z tego wyciągnąć wnioski po prostu. No i dobrze, teraz zastanówmy się, czemu on pojawił się w Białorusi. Jeżeli był agentem prowadzonym w Polsce, to czyżby był bliski spalenia, czy jednak uznano, że skoro już teraz stracił wpływ na wymiar sprawiedliwości, no to bardziej się przyda właśnie jako takie narzędzie propagandowe już w Mińsku. Że tu to wchodzimy na pole dużych spekulacji. Bo cała ta sprawa jest jedną wielką spekulacją, ale nie bójmy się tego, zastanówmy się, co może z tego wynikać. Niewykluczone rzeczywiście był bliski na przykład postawienia zarzutów, niekoniecznie na przykład w sprawie o szpiegostwo, ale właśnie w sprawach tych hejterskich. Niewykluczone, że mógł zostać, no, takie
są też doniesienia medialne, że próbowano finalizować i spuentować tą sprawę hejterską. Możliwe, że stwierdził, że czas po prostu rozpocząć nowe życie w pięknym mieście Mińsk. Już wrzucał zresztą zdjęcia na tym swoim profilu na Telegramie z butelką wódki i znalaną 50, która ma, jak rozumiem, być takim ukoronowaniem tego jego sukcesu i nowym początkiem. I tyle. No, zobaczymy. To jest tak, że tak jak twórca Wikileaks, oni wszyscy liczą na to, że w Rosji czy na Białorusi można wspaniale żyć, ale prawda jest taka, że jak białoruskie czy rosyjskie służby specjalne oferują komuś pójście na współpracę, jak go złapią za szpiegostwo, czy za próbę jakiś doprowadzenia do jakichś rewolt w państwie, oferując współpracę, oferują zarazem niższy wyrok. A praktyka organów bezpieczeństwa na Białorusi i w Rosji jest taka, że sądy na końcu przyklepują wyrok wyższy. I to samo dotyczy nowego życia w nowej ojczyźnie Szmyta. Myślę, że za kilka lat będzie bardzo rozczarowany swoim wyborem i tym, z kim poszedł na współpracę. To jest tak jak trochę z oficerami floty czarnomorskiej ukraińskiej po 2014 roku. Nikt z oficerów tej floty nie służy już na Krymie. Służą w innych regionach Rosji, znacznie bardziej odległych, bliższych kołu podbiegunowemu niż ciepłym wybrzeżom Morza Czarnego. Także za kilka lat pewnie będzie można powiedzieć coś więcej na temat tego, czy sędzia jest usatysfakcjonowany ze swojego nowego życia. Wiesz, to mi się od razu przypomniała sprawa Lee Harvey Oswalda. Nie każdy może wie, ale Lee Harvey Oswald, zanim zamordował Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, mieszkał w Mińsku. Pracował w fabryce telewizorów. Zresztą tak, w 20 roku w sierpniu podczas protestów. Tam teraz w tym rejonie jest bardzo taka hipsterska dzielnica z knajpkami, są koncerty. Byłem akurat tam właśnie w sierpniu i to jest miejsce słynne z racji tego właśnie, że pracował tam Lee Harvey Oswald. Tak, szczęśliwie do swojego żywota dokonał właśnie pracując w tej fabryce. No właśnie, jemu się tam nie spodobało za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o samego Szmyta i jego przyszłość, niektórzy wieszczą mu, że skończy jak Emil Czeczko, wspomniany już przez nas uciekinier, dezerter z polskiej armii. No tylko pytanie, czy rzeczywiście ma jakiś taki termin ważności pan Szmyt, kiedy się go służby będą chciały pozbyć? Bo jeżeli jest agentem, no to byłby chyba zły sygnał dla innych agentów, że mordują swoich pracowników, tak? No właśnie, Czeczko sytuacja jest niejednoznaczna, bo on miał problemy psychiczne. Także niewykluczone, że jego samobójstwo rzeczywiście było rezultatem tych problemów psychicznych. Tak jak wspomniałeś, zabijanie własnej agentury nie jest demoralizujące dla potencjalnych przyszłych współpracowników białoruskich czy rosyjskich służb. Natomiast, no tak jak mówię, ci ludzie nigdy nie mogą liczyć ani na zaufanie, ani na miłość ze strony swojej nowej ojczyzny. Po prostu żyją pełnią życia, pracując w fabryce telewizorów w Mińsku, jak Lee Harvey Oswald. Tak to wygląda w praktyce. I pewnie tak samo będzie ze Szmytem. No, teraz jest ten entuzjazm, jest sławny, za chwilę wystąpi w telewizji o dużych zasięgach. Ale to wszystko minie, przyjdzie szara rzeczywistość. Jak się prześledzi te życiorysy osób, które dokończyły swój żywot na przykład w Moskwie czy w Mińsku, one nie były fascynujące. Filbi się zapił w Moskwie, na swojej daczy pod Moskwą. Ale jaki pogrzeb mu zrobili za to. No tak, no, to był najbardziej wartościowy rzeczywiście agent w historii sowieckiego wywiadu. Ja nie wróżę mu łatwego życia i zaszczytów i chwały na tej Białorusi. Nie, Polska chyba powinna go rzeczywiście za ten jego czyn odznaczyć medalem imieniem Emila Czeczko za jego właśnie dokonania. Ja też tak sobie myślę, tak zastanawiając się na temat przyszłości pana Szmyta, przypomina mi się Roman Protasiewicz. Trochę inna historia, bo to człowiek, który był opozycjonistą, został porwany z samolotu lecącego do Wilna, został poddany dużej presji ze strony reżimu, on stał się takim właśnie aktywem propagandowym, wykorzystanym przez Łukaszenkę. Ale jakieś życie mu tam zorganizowano. Marne, ale jednak. Gdzieś chyba sobie w Mińsku nadal mieszka. Ta machina go wypluła. Zapomniało o nim trochę teraz, mam wrażenie. I chyba to samo pana Szmyta czeka, choć oczywiście z innych pozycji startuje do tego życia w reżimie Łukaszenki. Właśnie pozycja Protasiewicza była o tyle korzystniejsza, że jest Białorusinem. Mhm. Jest u siebie. Tak naprawdę pokajał się wobec swojego państwa, wysypał swoich kolegów, przekazał najbardziej wartościowe informacje o niechcie, o jej zasadzie działania, o finansowaniu, o modelu
celu takim, powiedzmy, operacyjnym, sędzia zdrajca degenerat Białorusinem nie jest i będzie musiał po prostu pełnić, żyć zhańbiony po prostu na tej Białorusi jako degenerat i zdrajca po prostu. I to chyba dobre podsumowanie naszej rozmowy. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i próbę naświetlenia tego, co tam się mogło wydarzyć. Jak wspomniałeś, trochę spekulujemy, no ale siłą rzeczy wiemy jeszcze niewiele o historii Tomasza Szmyta. Moim Państwa gościem był Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, reporterzysta, Dziennik Gazeta Prawna. Dzięki jeszcze raz za udział w programie. Państwu również dziękuję za uwagę. Miłego dnia i do zobaczenia wkrótce.